przez wiele, wiele lat wszystkie spotkania wiejskie odbyły się w zniszczonym, nieogrzewanym, bardzo zniszczonym budynku bez bieżącej wody i podstawowych mediów. Od teraz to się zmieni. Uzyskaliśmy miejsce, które z przyjemnością wszyscy będziemy użytkować i o które będziemy dbać, aby służyło nam jak najdłużej. Jeszcze niedawno w tym miejscu stał budynek, który po likwidacji miejscowej szkoły popadał w ruinę. Teraz mieszkańcy Woli Malkowskiej w gminie Bogoria w jego miejsce zyskali nowoczesną świetlicę, która ma być centrum spotkań i integracji dla mieszkańców miejscowości. W piątek w obecności władz samorządowych, duchowieństwa i mieszkańców budynek został uroczyście otwarty i przekazany do użytku. Spotykamy się w Woli Malkowskiej w miejscowości, która można powiedzieć udowadnia teraz, że życie również i na wsi może być przyjemne, może być docenione, może być takie wyjątkowe. Inwestycje, które się dzieją u Was na terenie Waszej miejscowości, wskazują na, oczywiście w naszej ocenie, ale głęboko wierzę również i w Państwa ocenie, na dobry kierunek, który obraliśmy w samorządzie gminnym. Głęboko wierzę w to, że inwestycja, którą dzisiaj oddajemy Państwu, będzie Wam służyła jak najlepiej, tylko potraficie to wykorzystać jak najlepiej. Dla Was, dla mieszkańców, dla Waszych rodzin, dla Waszych dzieci. Nowy obiekt powstał dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ponad 430 tysięcy złotych. Gmina Bogoria do inwestycji dołożyła niecałe 250 tysięcy złotych. Część środków na wkład własny pochodziła z nagrody, jaką samorząd otrzymał ze szczepienia przeciwko koronawirusowi w 2021 roku. Budynek został kompleksowo przebudowany, częściowo przeprowadzono jego rozbiórkę. Pojawiło się nowe poszycie dachowe, elewacja, posadzki, ściany działowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wszelkie instalacje. Świetlica została wyposażona w niezbędne stoliki, krzesła i zaplecze kuchenne. Kostką brukową utwardzono plac przed budynkiem. Zobaczmy, miejscowość tak nawiasem mówiąc na peryferiach naszej gminy. A jaka piękna, malownicza. Czego nam tu brakowało? Drogi. No i mamy. Takiego pięknego budynku, gdzie możemy się wspólnie spotkać. Bo szanowni Państwo, nie ukrywajmy, że po koronawirusie wszyscy potrzebujemy takiego uspołeczniania się właśnie w takich miejscach. I dla dzieci miejsce przygotowane do zabawy. To jest takie oderwanie ich od laptopa, telewizora, komórki. Czyli wszystko zmierza ku lepszemu. Ja życzę Państwu tutaj naprawdę wielu wspaniałych, udanych imprez. Inicjatywę likwidacji szkoły w Woli Malkowskiej, później przebudowę obiektu i przystosowanie na świetlicę wymusił niż demograficzny i obecne potrzeby. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski przyznał, że taki fakt wymusza na samorządzie pewne działania i motywuje do prowadzenia inwestycji potrzebnych lokalnej społeczności. Szkoły, że tak powiem, znikają, bo nie ma już tyle dzieci, ale to społeczeństwo, starsze, emeryci, ludzie, którzy swoją pracę zawodową w jakiś sposób mają już za sobą, mieszkając w takich miejscowościach jak wasza, no, na pewno nie wszyscy chcą siedzieć koło pieca przed telewizorem, ale też potrzebują bycia z sąsiadami, bycia z przyjaciółmi. I takie miejsce jak tutaj, które żeście stworzyli, wybudowali, na pewno będzie temu sprzyjać i chciałbym, żeby to, ta świetlica tętniła życiem, żeby różne wydarzenia, które sobie zaplanujecie, tu się odbywały. Starosta staszowski Józef Żółciak podczas uroczystości przekazał na ręce sołtysa Woli Malkowskiej kuchenkę mikrofalową, która zasili socjalne zaplecze świetlicy. Starosta Żółciak pogratulował wójtowi Marcinowi Adamczykowi trafnej decyzji przebudowy obiektu i skuteczności w sięganiu po środki zewnętrzne. Przypomniał, że samorząd powiatowy nieopodal prowadzi inwestycję drogową, która poprawi komfort życia mieszkańców. Ta świetlica, ten budynek, to będzie służył Wam. I ja życzę Wam, aby ten budynek, to pomieszczenie, ten obiekt był źródłem wszelkiej inspiracji takiej kulturalnej, prospołecznej, żeby wszystkie wydarzenia, które na Woli Malkowskiej się odbywały, żeby to było centrum, centrum Woli Malkowskiej w tej świetlicy, żeby tu były podejmowane te dobre, słuszne decyzje, różne projekty. Wójt Marcin Adamczyk na ręce sołtysa przekazał mieszkańcom symboliczny klucz do świetlicy. Jednocześnie podziękował wszystkim zaangażowanym w stworzenie tego miejsca i zorganizowanie piątkowej uroczystości. Jak dodał, ma nadzieję, że to miejsce będzie tętnić życiem i niebawem świetlica stanie się siedzibą nowego koła gospodyń wiejskich, które będzie reprezentować Wolę Malkowską. Piotr Andryka, STV Info.